Hej, hej, witajcie moi kochani w kolejnym vlogu. Ładnie tatuaż widać. Robię to. Ho, ho, ho! Czas na nowy tatuaż, mam pomysł, mam chęć, nie mam czasu. Zresztą nie wiem, tatuażyści mogą czy nie mogą. Jak to mi ktoś powiedział, podziemie istnieje. Oj, dzisiaj jest normalnie dzień pod tytułem Ledwo otworzyłam oczy. Czemu mnie Facebook nie wchodzi? Muszę ogłoszenia zrobić. No bo już normalnie głowa parowała. Dlaczego parowała? Możecie zobaczyć na kawie z wróżką. Wszystko tam wyjaśniam. Dużo rzeczy było do zrobienia i zaplanowania i było super. No, ale w każdym razie witam się z wami. Witajcie. No patrzcie, Facebook nie wchodzi. Ja wiem, że ja robię trzy rzeczy na raz zazwyczaj, ale to nie przejmujcie się. I miłego oglądania wam życzę i mam nadzieję, że będzie tak świątecznie. I jakoś sympatycznie i milutko nagram coś na tle światełek, zawsze już będzie to. Właśnie oglądałyśmy vlogmas z Sylwestrem i kolejny raz się upłakałyśmy ze śmiechu. Takiego tańca to na żadnym vlogu nie ma. I ten pompon swoje tam robił, własnym życiem żył i Sylwester. Piękna sprawa, słuchajcie, piękna sprawa. Już chyba takich atrakcji na vlogu to nie będzie. Ale popłakałyśmy się po prostu ewidentnie. Dobra, piękne. Jadę jeszcze po Sylwestra, bo jeszcze to z komputerem do zrobienia jest i już. Słuchajcie, jest 16, już tak ciemno jest, niemiło i niesympatycznie. Zrobiłam dla was film na YouTubie, zrobiłam dla was dwa filmiki instagramowe, bo wczoraj miałam zaległy, nie zdążyłam zrobić. Bardzo ciekawe, bo o magii wody i dopiero o tym mówiłam, a i oczyszczaniu przedmiotów. Także słuchajcie, warto sobie zajrzeć na Instagram, na IGTV i zobaczyć tam króciutkie filmiki. I powiem wam, że najwięcej co mi się teraz zachciało, to trochę jeść i najbardziej spać, więc chyba pójdę, ogarnę jeszcze kurę, a jak już ogarnę kurę, to po prostu położę się krótko spać. Dzisiaj bardzo długo siedziałyśmy w nocy, tak. Robiłyśmy różne rzeczy. To chyba warto odgruzować sobie głowę, żeby nie było. Ja tu się szykuję na nowe pierwszoroczne. Dorota pierwszorocznych spisuje. Będzie gorąco. Będzie wysyłany mail jeden do wszystkich. Stworzymy grupę i będzie pełne szczęścia. Super. Jeszcze resztki kury. Z wczorajszej jumprezy będziemy jeść. Będzie szamane. Będzie szamane. Dzisiaj w kalendarzu adwentowym była kolejna zdoba. I jako, że iż ma choinka, jest biało-czerwona właściwie, trochę z różnymi, to kolejną ozdobę sobie zapodam tu. O. Choinka się wzbogaca. Wszystkie kalendarze adwentowe. No czubek jest zacny, więc z czapki Mikołaja. Co kto ma, każdy może jak orzeł. Tak to powiem. A dzisiaj oprócz choinki to wam jeszcze pokażę, zobaczcie, jaką mam piękną ozdobioną komodę. Proszę bardzo, też od was rzeczy. Mikołaje, choineczki, świeczniki, Mikołaje, których nigdy za wiele. I cuda. No i oczywiście świecąca choinka. No to wam jeszcze stół pokażę. Na stole czerwony świąteczny obrus i piękna dekoracja świąteczna. Świąteczna poducha i tutaj świąteczny parapet. Się dzieje, świeci, błyszczy, dzwoni. Słuchajcie, kupiłyśmy ostatnio taką książkę Bullet Journal, wydaną w wydawnictwie Pani Swojego Czasu, wydawnictwo Pełne Czasu. Taka albumowa, powiedziałabym, duża. Duża, duża. Takie podstawy podstaw, powiem wam. To jest autorka. Właśnie. Mamy tutaj sporo takich naprawdę fajnie zrobionych zdjęć. Powiem wam, że książka wydana jest bardzo ładnie. Taki brush lettering, też można sobie popatrzeć, jak jest robiony mój planer. Tak, już właśnie mam. Ładne zdjęcia. Z tym, że
Jeżeli chodzi o wiadomości, to właśnie u Kasi na blogu tych wiadomości jest multum, które że nie są zebrane w jedną książkę. Tak to mi się podoba, ładnie wydana, ale znaczy bardzo droga. Ile ona kosztowała, Dorota, stówę? Tak, 99. No. Stówa, no, stówa. Więc jeżeli ktoś jest fascynatem bullet journalingu, no taka pozycja może ucieszyć, czy tam na gwiazdkę, czy w ogóle. Ale jeżeli chcielibyście się nauczyć coś wybitnie nowego, to niekoniecznie. Ale to mówię, urocze są zdjęcia. W ogóle dla mnie to jest album. Dla mnie to jest album. Naprawdę bardzo fajny kot idzie. Jak zwykle ja nagrywam kota mamy. Jaki tak. Tak, musisz na ty, bo mi tu składam film, a ty mi tutaj. No właśnie, film składam dla was. Ale to tak. Jak wybrać długopis na przykład? Przegląd artykułów piśmienniczych. Żelopisy, pióra kulkowe. A to każdemu co innego pasuje, tak między Bogiem a prawdą, to też tysiące skołowałam, teraz i tak na każdych kartkach pisze się inaczej. Jest bardzo ładna, wydanie takie super. Ale jeżeli chcielibyście mieć to jako, znaczy tak, dla początkujących jako podręcznik bardzo fajnie. Wszystko co tu jest znajdziecie w sieci i 5 razy więcej jeszcze też, ale to też trzeba umieć szukać, nie każdy umie, potrafi. Fajnie na planowanie, na to jak rozpisać inspiracyjne zdjęcia. W ogóle zdjęcia są bardzo ładne. To tak jak się czasem kupuje albumy, nie wiem, z dziełami sztuki po to, że się lubi i że ładnie wyglądają. O, to tak bardziej. Ale że my jesteśmy ciekawskie, to sobie właśnie zakupiłyśmy. Ale powiem wam, że u Katarzyny na blogu, na workshopie jest mnóstwo wieści wiadomości, w sieci mnóstwo wieści wiadomości, więc pozycja nie jest obowiązkowa. Niemniej, taka zadowolona, niezadowolona. Podoba mi się. Podoba mi się książka, ja w ogóle lubię też papierowe treści. Nagram wam jeszcze kawałek mojej szafki tej przy łóżku. Tu mam wiewiórę. Moje mazaki takie podręczne, ale właściwie to tak świeca się pali od prezentu. Bardzo ją lubię, ale chciałam wam też nagrać świecę, która jest w Actionie, znaczy jest, była. Już jej nie ma. Jakbyście mieli taką świecę gdzieś zauważyli, to spokojnie, z czystym sumieniem polecam. Ciężka, mocno zwarta parafina. Pali się długo i rewelacja. No i tutaj przy moim biurku leży mój wiedźmowy notatnik. A jak przejdziemy dalej, tam owce, to nieważne. Mamy moją księgę cieni. A tutaj tak mam świątecznie tyle o ile, bo tak wiecie, odstawiam w nocy telefon, coś tam, więc dlatego tak to wygląda. I nadejszła ta wielkopomna chwila, czyli kończymy dzień. Kończymy dzień, ja przyszłam się z wami pożegnać. Życzę wam wszystkiego najlepszego. Ja już tak widzicie, trochę w no nawet nie w piżamach, ale tak tu mam rozuwalone jakieś rzeczy do napisania, tutaj pióro napełniłam, tutaj coś, jeszcze takie drobiazgi dorabiam i buziakuję was wieczornie i życzę wszystkiego najlepszego i zapraszam na kolejnego vloga.